Hej, cześć, siemano, witajcie, Steve Jaki z tej strony po raz kolejny. Stevie, a to jest kolejny odcinek z przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Wolnar i jest ze mną oczywiście Leon. Siemanko. Chłopaki się ze mnie śmieją, bo razem silne. Bo któryś już raz zaczynam odcinek, ale jak takie cwaniaki, to powinni do siebie według mnie zacząć nagrywać, ale oczywiście nie chcą. Hej, cześć, siemano z tej strony. Także na ich kanały nie zapraszam totalnie, nie wbijajcie. Nie, tak serio, to będziecie oczywiście mieli link w opisie do ich kanałów. No i moi drodzy, jest to kolejny odcinek przygód drużyny B. Oczywiście na samym początku zapraszam na naszego Discorda Steviaki. No i tak, w tym odcinku co właściwie będziemy robić? W poprzednim odcinku... W poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie, jeśli nie, to oczywiście obejrzyjcie poprzedni odcinek przygód drużyny B. Byliśmy sobie w więzieniu. Mieliśmy właściwie w więzieniu tego pana. Byliśmy. Ten pan siedział. Ja nie pamiętam, co myśmy robili wtedy. No to ci mówię, że mieliśmy tego pana w więzieniu. Na szczęście się z nim pogodziliśmy. No nie bój się już nas, nie musisz się już nas tak bać. No już się pogodziliśmy, przecież nas przeprosiłeś. Pamiętasz, za co siedziałeś w ogóle w tym więzieniu, czy nie pamiętasz? Nie pamiętam, ale możesz mnie przytulić. Weźcie się, nie rzucajcie tam. Dobra, weź Wolnar, uspokój tego swojego smoka, bo cały czas hałasuje. Co mam zrobić? No uspokój go trochę, żeby nie hałasował. Zabij. Pamiętasz swojego poprzedniego smoka, jaki przerośnięty był? Tak go karmiłeś, tak kochałeś, że... Zabiję go. Nie zabijajcie. W ogóle skąd ty masz taki miecz? Ja wiem, że ty jesteś właścicielem serwera, ale skąd ty takie miecze masz? Nie powinieneś w ogóle takich rzeczy mieć, tylko właśnie ta jedna osoba, do której zaraz się udamy, nie chcę wam jeszcze zdradzać, ale tam już z daleka widać taką krowę, bo jak pamiętacie, w poprzednim odcinku przygód drużyny B był również Woski. Woski pomagał Leonowi i teraz pójdziemy, my we trójkę, czyli ja, Leon i Wolnar, pójdziemy właśnie po pomoc do Woskiego. To będziemy robić właśnie kolejnego bossa w Twilight Forest, którym jest... jaki tam jest boss kolejny? Chyba Minoshroom jakoś tak, mamy Minoshrooma, czyli jest to taki kurcze jakiś grzybowy minotaur, coś takiego. Dobra chłopaki. Weź Steve, tego... Kto ci powiedział, że ja z tobą idę? Albo nie Omar. Idziesz? Zostajesz? O której się noc tutaj robi w tym Minecrafcie? 19 chyba, późno. Ale jest już na idę night ze Steve'em spać. Nie, on się kończył, spadaj. Ej, chata ci płonie. Co tu się stało? O nie! Wolnar, coś ty ze smokiem zrobił. Ej, czy on mnie podpalił? Co tam się wydarzyło? Ci o nie! Twój własny smok podpalił ci chatę, stary. To nieźle. Bo spałem z Stevie'em. Chodź Stevie spać, a nie. No idę przecież. Tak, głowa muszę tego swój... smoka tu jest w domu. Muszę swój grób wziąć. Dobra. Kładź się. Czekaj, będziesz miał... Gdzie śpisz tutaj? To będziesz miał widoki na moją głowę. Jak to wygląda? No połóż się, proszę cię, ja chcę się nie przespać. To masz moją. Dobra, już za późno. Dobra, w takim razie, moi drodzy... Wracaj do gnoju. Wolnar tam się ze swoim smokiem bawi cały czas. Tak jak mówię, idziemy do Woskiego, ponieważ... chcę, żeby... No? Wyłącz game moda. Nie mam game moda na szczęście. Masz game moda. Nie mam. Jesteś przezroczysty. Tak? Serio? Nie. Już nie, bo jest to... trupem łosiu. Ale już nie, bo już wziąłem, już klucz zebrałem. Dobra, także idziemy do Woskiego. Ogólnie Woski wybudował... czemu ten smok mnie bije? Weź go, żeby krowy nie spalił. Zobaczcie, tutaj Woski ma taką fajną chatę i w ogóle oczywiście jako, że to jest smak, to oczywiście musi mieć jakiś portal do swojej chaty. Prawe drzwi. Prawe drzwi. Wracaj tutaj. Ej, chodźcie chłopaki, bo ja się boję. No ja jestem już, dobra, jesteśmy... Hello. Ale on tu ma w ogóle miejscówkę, ty, dobra, jesteśmy u Woskiego. Halo, Woski, siemaneczko. Cześć. Witam Woski. Wszystkich. Siemaneczko, powiedz mi, sprawę mamy do ciebie. Witam. Mamy sprawę do ciebie. Ogólnie wiem, że pomagałeś Leonowi, także wy się tu dobrze dogadacie, ale ja z Wolnarem... Co? Patrz, jak już wszystko zabiera, on miał nam to tu ja dać, a nie, że ty sobie bierzesz sam. Nie. Jeszcze najlepszą zabrał. Zostawić mi tutaj. Właśnie, co tutaj Woskiemu grzebiecie? Dobra, Woski, sprawa jest taka, potrzebujemy fajnych itemków, bo musimy zabić kolejnego bossa w mrocznym lesie. Także w ogóle czemu tutaj stary... Ej, ty naprawdę coś z tymi krowami masz nie tak, nie? Aż się Leon ciebie bał. Czemu wszędzie masz krowy porozrzucane tutaj? Dlatego ja się trzymam tu, tu jakaś zobacz, latająca tu krowa. Specjalna 1, specjalna 2 i specjalna 3. Masakra, dobra, co stary. No powiem ci, że ciekawie. W każdym razie i chcielibyśmy jakieś... Zamknę.
Nie. Dawaj tu jakieś zbroje i ogólnie chcesz nam pomóc, czy zostajesz tutaj? Będziesz szedł z nami do Mrocznego Lasu, czy nie? Mogę tam pójść z wami, ale... Ale wiesz, co jest najlepsze? Tam będzie coś dla ciebie, bo to będzie Minoshroom, to będzie krowa chyba, jak się nie mylę. To jest boss krowa, coś takiego? Także coś dla ciebie, stary. Dawaj tu jakieś zbroje. Dawaj tu jakieś zbroje dla mnie. Mogę sobie wybrać? Zbroje, dobra, bo widzę, że Leon już sobie wziął... Wolnar, jaką chcesz zbroję? To jest moja. On ma już czerwoną. Wolnar sobie wziął czerwoną. Dobra, to ja sobie wezmę białą. Ja co to za krówka stąd? A jak mieczyk wziąć? Jak go podnieść? Co to za krówka? Mam, i tutaj dobra. Jeszcze macie jakieś specjalne itemy, które A co to jest? Co to robi? Wytłumacz mi. Co robi? To ty ta krowa? Mówisz. On nam dał... Ty nam stary... Magiczne rzeczy. Ty czubku, magiczne. Ty nam dałeś krowy w ekwipunku. No dobra, także wytłumacz nam jeszcze, o co chodzi z tymi Blaze Petem i o co chodzi z tą fioletową krową. O co tu chodzi z tymi itemami? Foodbag. Okay. Weźcie sobie, chłopaki, foodbagi. Bo Milka. To w tych foodbagach będziecie trzymali jedzenie dla tych zwierząt. Albo ta. Nie, jednak nie. Foodbag to jakieś... ci daje jedzenie. No właśnie, foodbag to mi dał jedzenie, to nie jest to w takim razie, coś mi się pomyliło. Ej, masz coś, żeby przechowywać jedzenie dla tych zwierząt, czy nie? Dla tych... dla tych naszych stworków? Dobra, nieważne, będziemy w ekwipunku normalnie trzymać. Nie. Czyli co, mamy tego Blaze Peta, mamy tą krowę i co? I to będzie nam... one będą się karmiły i co one dają w ogóle nam? Blaze powiedz, Pet może? Daje... Patrz, Blaze Pet daje ci siłę. Aha, czyli po prostu będziemy silniejsi. Aha, czyli regeneracja i siła. Aha, dobra. To Wolnar już wiesz wszystko jasne, już wiesz co jak. Po prostu trzeba trzymać w plecaku i nie ruszać. Tak, trzymasz w plecaku, gdzieś sobie to odkładasz i nie ruszasz. Dobra, także jesteśmy gotowi. Myślę, że możemy wyruszyć w naszą przygodę, ale powiem ci, że dziwnie tu masz. Zobacz, jak Leon się cały czas dziwi, rozgląda wszędzie. O co tu chodzi w ogóle? Nie wiem, gdzie jestem. Dobra, chłopaki, także co? Ruszamy do... Ruszamy czy nie ruszamy? Ja nie dotykałem, Czekaj, Woski, spokojnie. Dobra, chłopaki, także lecimy do naszego mrocznego lasu. No i co, wskakujemy, no magia. Bo to są... O, magia! To są strzały, które ci jakby lewitację czekaj. Dają. Co czekaj? Ej! Jezus, czekaj. Opa, zaraz odleci nam. wracaj tu! Wracaj tu, stary. Dobra, co, wskakujemy, nie? Chyba. O, jest, dobra. Także co, wskakujemy, chłopaki, do naszego Twilightu. O. Jakie efekty? Co to jest za ten? Za może... Nie wiem, coś strzela we mnie. Co to za dziadostwo lata? Jakieś ptaki. Dobra. Nie zadaje damage'a. Jak nie zadaje coś tam? My mamy za dobre zbroje, nie? W sumie. Dobra, w takim razie jesteśmy już przy naszym bossie. Wolnar, ty już tam skoczyłeś, czy co? Nie, on tam skoczy. Ja myślałem, że już skoczyłeś. Bugi. Dobra, jesteśmy przy naszym pierwszym bossie. Jesteśmy przy kolejnym... O, właśnie, ta. Dobra, teraz musimy znaleźć tą krowę, chłopaki. Szukajcie. Ja nie mam pochodni. No właśnie, pochodnie by się przydały. Ej, Woski, weź nam pochodnie, wyczaruj szybko, bo bez pochodni to jest lipa. Ej, minotaury tu chodzą. Ej, mój miecz w ogóle w lód zamienia, nie? Te potwory. Nice, to jest dobre. Abrakadabra, dobra, idziemy w stronę światła, za Woskim, chłopaki. Oho, cave spider. Dobra, leżeć ja był. Ja was zgubiłem. O fuj, weź... co to jest? Ej, chodź tutaj, Woski. A wiesz co, Woski, daj mi może lepiej trochę pochodni. Gdzie jesteś? Co to są za brzydkie stwory zielone jakieś? Ten w ogóle siedzi! Czemu ty na nim siedzisz? Ona cię podniosła na mrówkę, czy co to było? Myszka mi się zbugowała. To są jakieś zmutowane krowy. No. To są minotaury, stary. Pełno minotaurów. Co to za... To jest torch pet? Jak tego używać? Aha, klikasz po prostu... i stawia pochodnie. Nice. Ty masz takie pety? Dajno też mi takie ja coś. Ja wszystko mam. Dajno takie coś. Jak to jest okay. Mak prawdziwy? Zostaw mnie tutaj. No, co to za potwory w ogóle są? Ty patrz. Tu to jest lem. Będziemy się po ciemku przytulać. O nie. Chodź. Tutaj chyba nic nie ma już, nie? To jest... O, sorry. Brawo. O, co to się stało? Zabiłem naszego maga, który nas leczył. Czaisz to? Co teraz? Nie mam kill-offa. A po co ci kill-off? Bo widzę, tu mam taką ścianę, że pełno pochodni jest, ale nie wiem, gdzie to prowadzi. Idę do was, chłopaki, czekajcie na mnie. Nie idźcie sami. Kto tu jest? Halo, kto tu jest? Woski jak popierdziela.
po całym labiryncie. Stevie? Sorry, przez przypadek. Co ty mi dałeś, że nie mogę kopać? To magiczny kilof tylko pode mną. Weź tego ziomka. Ja mogę nim kopać. Ej, dobra, no trzeba znaleźć tego gościa, nie? Bo tak to go nigdy nie znajdziemy. No dobra, także udało nam się znaleźć kolejnego bossa. Kto chce pierwszy tam wejść do niego? Wolar, ładuj się pierwszy. Możesz go zaatakować, pozwalam ci. To wie. Wow. Silny jest? Trzeba, ja go chlebem biję. I fuj, co to za tobą jest, Wolar? Jakaś mruka. Posuwa w ogóle. Biedronka cię ten. No widziałem. Biedronka cię posuwa, stary. Tu jaki... ej, dobra, już umarł, szybko. Szybko, dobra, nice, odblokowaliśmy trofeum Minotaura. Coś ja tu miał ciekawego? Nie, jesteś, normalnie. Normalnie cię widać. Dobra, mówiłem, musimy, że to... Musimy zebrać zupę. To będzie easy, mówiłem o tym. Wiedziałem. Mam zupę, jaką zupę? Zupę specjalną. Głodny jestem. Jaką powinna zupę? Być w tych... On powinien wydropić ją. Ja dostałem z niego na pewno głowę, zobaczcie. Chodźcie, chłopaki, patrzcie, mamy głowę z niego. Moja, nie mogę niszczyć, moja. Nie ma. Moja, widzicie? Moja, ona sama wie, kto jest właścicielem. Moja, ej, woski! Moja. Masz. Moja. No i mnie zabił. Ale potrzebujemy właśnie to zupę z tego Minotaura, żeby odblokować kolejnego bossa. Jaką zupę z Minotaura? Co to jest za ten... Za... A mam jakąś zupę. Dusza. Zobacz, daj mam takie coś i takie coś. To właśnie to. No i co z tą zupą, żeby odblokować? Trzeba zjeść i ona odblokuje kolejnego bossa. Mogłem rzucić trochę więcej. Ale są tylko dwie, ja tylko dwie miałem. Zabij Leon! Leon, znowu chcesz nam coś ukraść i uciec? Nie, nic nie ma. No, to dawaj te zupy. Nie ma. Masz? Wolnar, masz tą zupę. Nie mam zupy. No musisz mieć, ktoś ma zupę. I co, jak teraz zjemy tą zupę po jednej, to co? To możemy iść na hydrę. Możemy iść na hydrę, a ty co, z nami nie będziesz szedł? A bo ja tam szedł chyba z nami. Sobie. No dobra, także zabiliśmy kolejnego bossa. Daj jeszcze, postaw tą głowę. Ewentualnie pokaż, jak to wygląda. Kolejny boss. Kolejny boss to będzie hydra. A weź mi daj, masz włoski questbooka? Weź mi daj szybko questbooka. Abrakadabra. Questbooka ma tu. Daj questbooka, ja se tutaj wam pokażę. No dobra, Steviaki, wygląda to tak, mamy tutaj Twilight Forest, mamy zrobione 20%, mamy już głowę Nagi, mamy głowę Twilight Licze i mamy... Gdzie jest Leon? O, jesteś! No dobra, także Steviaki, mamy kolejne trofeum, mamy już trofeum Nagi, trofeum Licza, tak jak mówiłem. Ej, co to tam podskakuje? Co tu się dzieje? Nie wiem, jakieś bloki podskakują. No właśnie widzę, co tu się dzieje? Magia. Magia. Tutaj coś pod spodem musi być. Wolnar, co ty tam hodujesz pod spodem? Robak. No chyba. Także Steviaki, mamy kolejne trofeum. No nie, ej, no nie można tu stać normalnie. Co tu się dzieje? Weź to rozkop, ja to zabieram, zobacz co tam moje, jest. Moje, nie, zostaw moje, to. Patrz, uciekam. Uciek. No dobra, Steviaki, w każdym patrz, razie... No i kolejny zobacz, chodź tu. Mamy zabitego kolejnego bossa. Zapraszam na naszego Discorda, Steviaki. Zapraszam do chłopaków, linki do ich kanału będziecie mieli w opisie. Co prawda chłopaki nie nagrywają, ale mimo wszystko zobaczcie, poznajcie się z ich twórczością. Ja o, Woski nagrywa, a Wolnar i Leon nie nagrywa. Także zapraszam do chłopaków. To mnie bije. Trzymajcie się, cześć. Hej.